Tadeusz, który śmierdzi jajami. Mieliśmy małą siestę, odpoczynek, napiliśmy się wody, przebraliśmy się, odświeżyliśmy się i idziemy na kawkę. Idziemy na kawkę, idziemy na jakieś ciało, idziemy się przespacerować, zobaczyć, bo widzimy, że troszeczkę inaczej ten deptak wygląda dzisiaj, jak świeci słońce i troszeczkę więcej ludzi, więc zobaczymy. Może też skoczymy na wodę do pijalni, więc tak. Magnesik musi być. Magnesik tradycyjny musi być taki, jak zawsze kupujemy. Już ćpikasie, już ćpikasie. Taki. Taki jest ten stary dom zdrojowy, pijalnia, kolejka, na której jeszcze nie byliśmy. Nikki Ford, wszystko jest. Dziękuję bardzo. Brutal. O, więcej. Dobra, to teraz powiedz, gdzie się znaleźliśmy i czemu nie w Stefanii. W Stefanii były trzy na krzyż stołki. Ściągnę okulary, bo różnie świeci. Stołki trzy na krzyż, nie było ani żywej duszy. Po drodze taki zielony domek też, bo nie wiem, jak się nazywa. Restauracja pisze, a nie wiem, jak się nazywa. To też jest zielony, to jest zielony, to jest... To jest pod zieloną górką. Ale po drugiej stronie był taki duży zielony domek. Też restauracja i ani żywej duszy. Ogólnie to ani żywej duszy. Po knajpkach, po ogródkach. Nie jest dzisiaj jakoś super zimno, a nie ma nikogo, nikt nie siedzi ani na kawie, ani na herbacie. To raz, a dwa, jest godzina która? Po 17:00 i widzieliśmy, że były porozkładane stragany, były magnesiki, jakieś tam pierdołki, maskotki i oni się już zwijają. Więc my jak wczoraj przyszliśmy popatrzeć, to raz, że była beznadziejna pogoda, ich nie było, a teraz się zwijają, więc jakby rzeczywiście krynica się zwija dosyć wcześnie. Co zamówiłaś? Latte? Nie wiem, serniczek czy dla kogo, czy co? Nie serniczek. Nie, szarlotkę, ja mam szarlotkę. Ja mam szarlotkę, a ty masz? Szarlotkę. Tę szarlotkę? Nikt nie wziął sernika? No to ładnie. A Antoni? Lody i czekoladę na gorąco. Wyszliśmy na taką kawkę, żeby sobie poczylować, posiedzieć na deptaku. Więc dzisiaj o wiele więcej ludzi, o wiele więcej osób spaceruje, no ale nadal jest jakby przed sezonem. Piotruś zamówił sobie z pianeczkami. Ha, ha, ha. Ale jak ładnie wygląda. A syn, patrz, jaką latę ma czekoladę. Nie mam latę. A pokaż swoją. Segafredo Alfredo. Ale dobra, duży kawałek. Ciepły. No miał być na ciepło. Tak, bo już jest zimno. Taka jest pogoda. Zimno, no i zaczął kropić, więc się przenieśliśmy do środka. Do środka z naszymi kawkami. Antoni już jest po degustacji, więc tylko my. Jak się bawi. No więc jesteśmy po raz drugi w pijalni i tym razem pijemy coś, czego już nie piliśmy. Ja mam Zubera,
który tak zupełnie normalnie pachnie. Ale to spróbuj, ja nie powąchałeś. Zobacz, aha. Oj, kwaśny. To już rozumiemy, czemu pan mieszał, okej? Okay? Kwaśny. O Jezu, kwaśny. Dawaj drugiego. Moje jest to. To jest to? Co to było? Józef. Józef. Mhm. Gazowany, zupełnie normalny, powiedziałabym. Gazowany. Mój, żeby było wiadomo. Józef. I ostatni jest Tadeusz, który... A śmierdzi jajami! Śmierdzi zgniłymi jajami, no. Śmierdzi zgniłymi jajami, dobra. Łyczek, ale... Wasze zdrowie. Zatykam nos. Jak się napije, to nie jest źle, ale śmierdzi nieprzyjemnie. Śmierdzi nieprzyjemnie, ale w smaku spoko. Taki żelazny, jak te wszystkie wody tutaj. A co tam się Magdalena nadzieje za to? Wesele? Wesele. Weselicho. To teraz antkowego. Co? Ja już wszystkie spróbowałem. Nie, jeszcze antkowe. Zadłeś. Antek sam sobie wybierał, czy ty mu wybrałaś? Najpierw powąchaj. No pewnie nie włączyłaś mikrofonu, nie? Włączyłam. Ja znam ten zapach. Co to za zapach? Woda z zardzawiałego wiadra. Zatkaj nos i pij. Jak zatkasz nos, to nic ci się nie stanie. No, w smaku nie jest najgorsze. Nie. Najgorsze w smaku jest zuber. Nie jest najgorszy. Najgorszy. On jest wręcz słony, kurwa. Bez kurwa, jak to nagrywam. Bez K, no, ale słony jest. Nie wiem, Antoni. Zuber. Nie od najlżejszego, ale od najlżejszego. Jak tam? Co tam, jak tam? Gdzie tam idziesz? Dokąd idziesz? Wychodzimy, już popiliśmy w tych wspaniałych wód pachnących, aromatycznych, ale jakżeż zdrowotnych, jakżeż ważnych dla zdrowia. Idziemy coś zjeść. Idziemy na pizzę, na taką, można powiedzieć, kolację. Ostatnia kolacja. Proszę, tam panowie robią, co robią. Jeden przynajmniej. Więc dzisiaj nie udało się skoczyć na tą górę parkową, ale może jutro. Jutro do 10 musimy się wynieść z pokoju, więc... więc będziemy mieć czas później po południu się gdzieś przejść, więc akurat ta góra parkowa będzie spoko. Co tam, Magdalena, zamówiłaś? Przyszliśmy do naszej ulubionej restauracji. Byliśmy wczoraj tutaj na piwku i mieliśmy super miłego pana kelnera. Super uczynny, super miły, super uczynny pan kelner, który dzisiaj coś nie ma humoru i jest nam smutno bardzo. Może dlatego, że wczoraj nie zostawiliśmy na piwku, więc dzisiaj musimy zostawić. No bo nie mieliśmy drobnych. No, nie mieliśmy drobnych samych, no to co zostawimy po 50 groszy, więc nie zostawiliśmy w ogóle, no ale dzisiaj coś już mamy rozmienione, więc mu zostawimy mu na pożegnanie, żeby się nie smucił, żeby miał lepszy humor. Zamówiliśmy pizzę, zamówiliśmy dwie pizze, podobno najlepsze w Krynicy tutaj mają, więc okej, no. Panowie herbatkę, bardzo grzecznie na wieczór. Po tych perypetiach zuberowych, jajecznych, no to gorzka herbata. Every time I wanted to stay.